Mix Awards jest to nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie jakby Interaktywnych Twórców. I ogólnie to jest nagroda, którą przyznaje się za świetne digitalowe projekty, za jakieś takie śmiałe koncepty, kampanie w marketingu digitalowym. Dla nas jest to szczególne wyróżnienie, ponieważ jakby jesteśmy agencją, która wyrosła z digitalu. Więc jakby wszystkie kampanie, które my robimy, opierają się w większości przypadków albo w większości procentowej właśnie na digitalu. Mix Awards jest to pewien rodzaj nagród, której prestiż rośnie z każdym rokiem. Sprawia to cała oprawa, skład jury, nie wiem, jakość w ogóle przesyłanych kampanii, mocna konkurencja, z którymi musimy się mierzyć. Każda nagroda, każda nominacja tak naprawdę jest dla nas bardzo, bardzo dużym wyróżnieniem. Bo to oznacza, że spośród tych setek kampanii, które zostały zgłoszone do konkursu, nasze zyskały tak dużo w oczach jurorów, że postanowiły zostać wyróżnione. Każdy kolor statuecki oczywiście powoduje, że ta nagroda jakby rośnie w prestiżu, ale wciąż jakby już na poziomie wyróżnienia, już na poziomie nominacji oznacza to, że zrobiliśmy świetną robotę. Jak oceniam tegoroczną edycję konkursu? Przyznam, że jest dobrze. Zrobiliśmy, jak widzę, jako branża digitalowa, świetny skok do przodu. Nie boimy się wyzwań, nie boimy się używania nowych technologii, nie boimy się wykorzystywania w ogóle całej siły internetu, całej siły online'u do promowania marek, co też jakby niesie za sobą konsekwencje, że marki, że produkty, jakby właściciele tych marek, klienci ufają nam coraz bardziej, dzięki temu powierzają nam coraz większe budżety. Już teraz praktycznie to jest jakby skok jakościowy, tak? Porównując te budżety z kilkoma lat wstecz, a obecnie, mamy po prostu niesamowity skok. Obecnie nasze kampanie są porównywalne z kampaniami na przykład telewizyjnymi trochę, kampaniami radiowymi i tak dalej, jeżeli chodzi o budżety. Ale wracając, co mnie zaskoczyło, no to jest to, że jakby idziemy zgodnie z trendami światowymi, czyli siła idzie w wideo, siła idzie w świetne kampanie, które wykorzystują big data, siła idzie w kampanie, które wykorzystują personalizację i dotarcie do klienta. I jakby widać, że te trendy takie zachodnie, światowe, które jakby są na bieżąco wykorzystywane właśnie na zachodzie, trzymają się też w Polsce, tak? Jesteśmy jakby wcale nie o krok za zachodem, tak jak kiedyś, tylko idziemy krok w krok, tak? Ramię w ramię. Która z kampanii konkurencji była dla mnie największym zaskoczeniem, która mi się najbardziej podobała? To jest tak, zrobiliśmy świetną kampanię na przykład dla specjala, gdzie wykorzystaliśmy moc wideo, animacji, komiksów i tak dalej. Ale VML zrobił to jeszcze lepiej, wykorzystując w ogóle model virtual reality w kampanii Space Flight, tej takiej o locie w kosmos, która była naprawdę świetna, ale tak naprawdę moje serce zdobyła kampania Świadomy Sen. Dla Johnny Walkera, też VML-u, więc gratulacje z mojej strony. Ona wykorzystała w ogóle wszystko to, co ja uwielbiam w storytellingu, czyli z jednej strony przepiękną historię, z drugiej strony moc w ogóle jakichś takich emocji, świetną piosenkę. Wykorzystywała świetnych w ogóle influencerów, bo to Wojtek Sokół, tak? I Dawid Podsiadło zrobili przepiękny kawałek muzyczny, a z drugiej strony wykorzystali do tego jakby potęgę digitalu, czyli zrobili to na mobila, dzięki temu można było właśnie, nie wiem, doświadczać tych teledysków oddzielnie, ale łącząc je razem, już w ogóle mieliśmy coś podwójnego, jakąś taką podwójną przyjemność z tego oglądania. Jakby ta kampania jest dla mnie wzorcem i myślę, że to jest taki symbol, że z jednej strony fajne rzeczy jesteśmy w stanie zrobić w Polsce, a z drugiej strony my też będziemy takie rzeczy robić, więc VML, bójcie się. Mając duże pieniądze, jesteśmy w stanie zrobić duże rzeczy, bo możemy sobie na te duże rzeczy pozwolić. Możemy stworzyć coś, wykorzystując wirtualną rzeczywistość, stworzyć coś, wykorzystując technologię, która obecnie dużo kosztuje. Ale to nie znaczy, że duże pieniądze gwarantują Ci sukces, bo tak naprawdę liczy się to, co ja lubię najbardziej, czyli dobry pomysł, dobrą opowieść i markę,
i markę, która jakby komponuje się z tą naszą opowieścią. Więc jeżeli znajdziemy dobry pomysł, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy zrobimy do tego okulary technologiczne, czy polecimy z nią w kosmos, czy zrobimy o niej piosenkę. Ważne, żebyśmy idealnie wpasowali się w to, co konsumenci potrzebują, w to, co tak naprawdę potrzeba, jakby w to, co oni czują, w te ich insighty takie konsumenckie. I dzięki temu prosta kampania, na którą jesteśmy w stanie zrobić w ogóle w ciągu godziny, w ciągu jednego dnia, może odnieść sukces. I to jest jakby też pole do popisu dla tych małych agencji. Jeżeli zdasz sobie sprawę, że nie przeskoczysz pewnego pułapu, tak? Jeżeli chodzi o ludzi, nie wiem, technologię, pieniądze i tak dalej, w tym momencie cała twoja siła idzie w kreatywność. A to jest jakby taki wyróżnik naszej branży i wyróżnik całego digitalu, że wszystko, co kreatywne, tutaj tak naprawdę znajduje swoje ujście. Tutaj tak naprawdę liczy się fajny pomysł, a cała reszta to jest tylko kwestia wpisania kilku kresek kodu i zrobienia z tego świetnego wirala. Tak? Nie potrzeba dużych pieniędzy, żeby zrobić dobry wiral. Trzeba dobrego pomysłu. I to jest dla mnie właśnie nadzieja, że ci mali też mogą konkurować z tymi dużuchami, no.